zdrowia, abyśmy wytrwali w zdrowiu do czasów po chińskiej grypie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, chińska grypa, tak zwany coronavirus disease, czyli no, choroba koronawirusa 19. No, jest 19, 2019 zaczęło się w Chinach, także w zasadzie można mówić chińska grypa. Jak to będzie po? No bo już będzie po, tak? Niedługo będzie po, zawsze wszystko ma początek, środek i koniec. No teraz mamy środek, także musi być niedługo koniec. W Ameryce przegięli. No, w Europie też wygląda na to, że przegięli. Wszędzie przegięli. W Ameryce 22 miliony ludzi nie pracuje. To jest 1/5 ludu pracującego. 22 miliony ludzi, to nawet po $1000, to jest 22 miliardy na bezrobociu. Znaczy pieniędzy podatnika miesięcznie, 22 miliardy, to są ciężkie pieniądze, no są tragedie życiowe, tam różne rzeczy się dzieją, no a wszystko to po to było zrobione, całe to zamknięcie, bazowane na 2-3-4 milionach ludzi zarażonych, na 200-300-500 tysięcy ludzi zmarłych i tak dalej, i tak dalej. Wszystko sprowadza się do tego, że wszystkie te modele, no to nie były prawdziwe. 1% społeczeństwa mniej więcej w każdym kraju umiera. Także na 34 miliony Polaków 340 milionów umiera. W Ameryce na 340 milionów umiera 3 miliony 400 tysięcy. Także no jest to coś, co jest znane, jest statystyka. Nie zmieniło się, nie umiera dwa razy więcej ludzi niż zawsze. Także to jest podstawowa rzecz, którą statystycy powinni brać pod uwagę. No i najważniejsze to jest to, że ludzie jednak się rozdzielili, zaczęli ograniczać, być dalej od siebie. No i teraz jakie będą zmiany? No przede wszystkim będą zmiany takie, że zieloni, czyli w zasadzie czerwoni komuniści walczyli z plastikowymi torebkami w sklepach. Powiedzieli, że to ziemię wykańcza, że ten plastik wycieńcza świat i tak dalej, i tak dalej. No i zakazali. Zakazali, no i zaczęli sugerować, żeby ludzie przynosili swoje torby prywatne. No pierwsze, co się stało z tą pandemią, to jest to, że kiedyś zabronili plastikowych, to teraz zabronili swoich prywatnych toreb, no bo to wiadomo, ludzie przynoszą te torby, to no niektóre torby, no to syf kiła i mogiła postawią gdzieś tam na ladzie czy coś, też wstyd na to patrzeć i to roznoszą. Plastikowa torba, no to jest tam parę gramów tego oleju, częściowo te torby są odzyskiwane i tak dalej, i tak dalej. No ale jest co najmniej czysto, jest elegancko, wszyscy dostają to samo. I także w Kalifornii, wielu miejscach tych komunistycznych, socjalistycznych w Ameryce walczyli przez lata, żeby zrobić nielegalne torby plastikowe, a teraz doprowadzili szybko nielegalne torby wielokrotnego użytku. No co jeszcze się zmieni? No zmieni się bardzo praca, dużo ludzi pracuje z domu, dużo ludziom się to spodobało, dużo pracodawcom to się spodobało, no bo ludziom się spodobało, no bo są na telefonie, mogą, jeżeli mają coś konkretnego do robienia, no to w swoim tam biurze, pokoiku, czy gdzieś tam pracują, no ale jak ktoś ma jakieś bardziej luźniejszą robotę, pracę i jest na potrzebę, na telefon, no to po prostu reaguje na to, kiedy jest potrzebny. W międzyczasie może zrobić jakieś inne rzeczy, czy rozrywka, czy rodzina, czy dzieci. No niektórzy nie wytrzymują czegoś takiego, no ale wielu ludziom to pozwala. Biura same w sobie będą budowane z medycyną na oku. Co to znaczy? No to znaczy, że będą jednak tak te otwarte
otwarte te przestrzenie, co teraz chcieli, żeby wszyscy patrzyli na wszystkich, żeby biurka były obok siebie, no to też się cofa to wszystko. To teraz będą jakieś pleksiglasy, okna podzielone, pokoje i tak dalej, żeby to rozdzielić z powrotem. Telekonferencje. Telekonferencje teraz stały się tak popularne. Dużo ludzi pracuje teraz z domu, patrzy na siebie i w zasadzie, no niektórzy to w piżamie, czy na pół golasa tam nie podchodzą do tego za bardzo no poważnie, czy zawodowo, no ale to się zmieni. Ludzie jednak przed tą kamerą muszą jakoś elegancko wyglądać, no i coraz więcej nie chce widzieć, ludzie nie chcą widzieć kogoś przy stole z drugiej strony. Dla pracodawców, no to jest dobra, to będzie dobra sprawa, no bo oszczędzają pieniądze na ilości biurek i tak dalej. Ludziom pasuje, powiedzmy, jeżeli mają mieć oko na dzieci, nad swoimi własnymi dziećmi, no to może będą mieli więcej dzieci niż do tej pory, no bo to też były jakieś ograniczenia. Do 22 miliony bezrobotnych, no to z reguły ludzie, którzy jakoś tak musieli być fizycznie w tym miejscu, żeby pracować, no najwięcej no to jest jednak z tego sektoru, z tego działu usługowego, wszelakiego rodzaju sklepy, wszelakiego rodzaju restauracje i tak dalej. 22 miliony, no właśnie to dlatego, że te przegięte statystyki, parę milionów zakażeń, kilkaset, to była makabra. No teraz ludzie nie latają samolotami, no i niedługo nie będą chcieli też latać na jakieś spotkania i tego rodzaju rzeczy. Telekonferencje. Nie chcą nawet jeździć samochodami w niektórych miastach, jednak na dzień dzisiejszy, no to po prostu na autostradach, na highwayu to są pustki. Ci, którzy muszą pracować, no to jadą, powiedzmy, 40% czasu im to zajmuje niż miesiąc, dwa czy trzy miesiące temu. Ludzie jeździli średnio, powiedzmy, średnia do pracy i z pracy, no to była, powiedzmy, 20-25 mil na godzinę. No a teraz jest po prostu 60, także średnia jest, wchodzą do samochodu i śmigają, nie ma korków, nie ma zatrzymań, w ogóle jest inaczej. Także ci, którzy będą potrzebowali jeździć, no to skorzystają. Ci, którzy odmówią tego jeżdżenia, bo będą mogli pracować z domu, no to też zyskają. Nawet lecznictwo, telelecznictwo się rozwija. Lekarze badają, no nie tyle badają, co tam obserwują, no każą przypuszczalnie się popstrykać, czy postukać, czy otworzyć język do kamery, czy pokazać oko i tak dalej. No i te podstawowe rzeczy, no wiadomo, że telelekarz nie zrobi operacji serca czy mózgu, no ale część, ta podstawowa część jakaś może być osiągnięta. No kościoły, telekościoły się zaczynają, no jest to dosyć dziwaczne. Telewybory będą na horyzoncie, tak? Będą na horyzoncie telewybory. Ludzie proponują. No ja osobiście, no to jednak uważam, że wybory to trzeba przyjść osobiście, mieć jakieś zaangażowanie, no i trzeba mieć jakiś tam papierowy, materialny dowód. Muszą być ludzie, którzy to sprawdzają. Przy komputerach wybory są za łakomym kąskiem dla różnych rodzajów bandziorów, polityków i urzędników.
No i następna rzecz, która się zmieni właśnie po koronie, po chińskiej grypie 19, no to będzie to, że prasa to kompletnie no pokazała swoje swoją czerwoną świńską mordę, po prostu no tak jak oni, jak cała większość, 90% prasy jest po prostu komunistyczna, socjalistyczna, no i oszukuje. Nikomu nie zależy na tym, żeby dojść do tego, skąd to się wzięło. Politykom w ogóle nie zależy na tym, żeby powiedzieć prawdy, no szczególnie prawdy o stanie chorobowym. No jeżeli 80-90% ludzi to jest powyżej 60-70 lat, 70% no to ma problemy zdrowotne i ludzie tego nie mówią i tylko wciskają całej reszcie społeczeństwa, że każdy jest identycznie zagrożony i każdy może umrzeć. No niestety tłusty człowiek, który nie ćwiczy i ma problemy jeszcze z cukrzycą czy z czymkolwiek innym, no to on, czy palił papierosy i ma problemy, no to nie jest normalny człowiek, który ma wagę taką średnią statystyczną, który ćwiczy, który serce ma w miarę utrzymane, no ale wszyscy zostali doprowadzeni do jakiegoś stanu totalnej paniki. 340 milionów Amerykanów, to 30 parę milionów choruje na grypę, 8%, 30 tysięcy umiera na tą grypę, no i nikt nigdy nic nie zrobił. Za Obamy była Ebola, za Obamy były tam jeszcze inne tam świńska grypa była. Ludzie po prostu umierają. Statystycznie wygląda na to, że podobne te rzeczy, no może z koroną trochę więcej, no ale z koroną to dopisują wszystko. Z koroną dopisują, ktokolwiek umiera, to nawet jeżeli korona to jest tylko gwóźdź do trumny, no to dopisują wszystko pod koronę. Ktoś może mieć leukemię, ktoś może mieć białaczkę, ktoś może mieć ciężki stan cukrzycy i tak dalej, czy jakieś zapalenia płuc wcześniej. Wszystko to podchodzą pod koronę. Mam nadzieję, że ludzie zobaczą, kogo wybierać. Ci politycy, którzy po prostu dali plamę, ci urzędnicy, którzy też dali plamę, no naród musi zacząć wybierać. Naród musi zacząć wybierać prawników, sędziów w Ameryce. Ci sędziowie, którzy wydają, no niektóre są tak kretyńskie, najróżniejsze nie rozkazy, no co dają, decyzje, że po prostu najdziwniejsza decyzja, no to podjęła amerykańska sędzina, no i ona jest taka pięciokrotna, bo tak, jest emigrantką, gdzieś tam z Zimbabwe czy skądś, lesbijką, czarną i do tego jeszcze na wózku inwalidzkim. Także, że przyjechała z innego kraju, to jest plus, jest lesbijką, to jest plus, jest kobietą, to jest plus, jest kolorową, to jest plus, no i jest na wózku inwalidzkim. No i ona teraz wydaje, dostała obywatelstwo w 2012 czy 2013 roku, została wybrana na sędzinę gdzieś tam w sądzie, właśnie z tych pięciu powodów. No i ona teraz podważa bardzo, bardzo dużo najróżniejszych praw amerykańskich. Także Ameryka po prostu jest zabijana od środka, jest zabijana nie przez Amerykanów, jest zabijana przez ludzi, którzy nie popierają ani konstytucji amerykańskiej, ani moralności meksykańskiej, amerykańskiej. Także cała ta różnorodność amerykańska jest po prostu teraz
wykorzystywana do tego, żeby zlikwidować demokrację. No zobaczymy, zobaczymy, co będzie. Najważniejsze to jednak trzeba być dobrego ducha i dobrej myśli. No wszystko to się zakończy. Niepotrzebna ta panika była zrobiona. No świeć, Panie, nad ich duszami, nad tymi ludźmi, którzy umarli, ale to jest naturalny cykl życia. Ludzie przychodzą, ludzie odchodzą, a zabić ekonomię, zabić całą gospodarkę, no to nic gorszego nie może być. Ludzie wpadają w długi, ludzie wpadają w depresję. No i to doprowadzono w ciągu w zasadzie paru tygodni. Teraz kiedyś się to otworzy, no na pewno będzie taki wolny, miękki start. Restauracje będą miały, powiedzmy, odstawią na zaplecze połowę stolików. Część tam ludzi najbardziej odważnych, 5, 10 czy 15% społeczeństwa zacznie chodzić do restauracji. Ludzie wrócą do pracy, zaczną produkować. No i zrobi się jakiś taki kop. No ale to zajmie, powiedzmy, pół roku, może z rok, żeby doprowadzić do tych samych obrotów. No ciekawa jest sytuacja na giełdzie, no ale na giełdzie też się tąpnęło. Dow Jones się tąpnął z 30 tysięcy do 19 tysięcy. Trzeba pamiętać, że jak Obama był 16 tysięcy Dow Jones, a 3 miesiące temu był 30, czyli w zasadzie 2 razy więcej. No i później giełda poszła do 19, także giełda i tak poszła do 19, ale to i tak było więcej niż za Obamy. Także, że patrząc, co Obama zostawił 16, to nawet niedawno było 19, no teraz jest tam 24-25 Dow Jones, czyli no jest 20% mniej niż normalnie. No ale socjaliści się cieszą, socjaliści w Ameryce, komuniści się cieszą, po prostu oni chcą zaciukać Trumpa, oni chcą zaciukać ekonomię tylko dlatego, żeby po prostu dorwać się do władzy. No czerwone świnie amerykańskie są w stanie poświęcić cały naród, żeby tylko dorwać się do żłoba. No taki Komitet Obrony Demokracji, który zabije wszystko, żeby być tylko... Skąd są te czerwone świnie? No jeżeli ktoś czytał farmę zwierząt Orwella, no to właśnie stąd są te czerwone świnie. To są czerwone świnie, które mówią, że wszyscy są równi, no ale świnie, no pewne zwierzęta są najrówniejsze, no w tym wypadku świnie. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyndzyni o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.